Miejski rzecznik konsumentów prosi mieszkańców Suwałk, by zawsze, a zwłaszcza w okresie świątecznym, zwracali uwagę na zawierane umowy kupna przedmiotów, zwłaszcza podczas sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa. Wtedy przysługują nam pewne prawa. Możemy żądać otrzymania wzorca umowy, pójść z tym wzorcem do domu, spokojnie go przeanalizować. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że faktycznie ta umowa nam odpowiada, dany produkt nam odpowiada, możemy przyjść następnego dnia, zawrzeć tą umowę, a sprzedawca powinien nam umożliwić zakup tego towaru. Poza tym powinniśmy oczywiście otrzymać taką umowę na specjalnym nośniku. Może być to oczywiście nośnik papierowy, czyli ta tradycyjna forma, ale może być to płyta CD, czy też pendrive, bądź inny nośnik informacji. Pamiętajmy również, że w takiej umowie musi być zawarty zapis o możliwości odstąpienia od niej w terminie 14 dni. Jeżeli taki termin nie będzie wskazany w umowie, można ją rozwiązać przez rok od dnia jej zawarcia. Warto również zwrócić uwagę na to, że jeżeli zakup przedmiotów finansujemy kredytem w banku, to taka umowa o kredyt również może zostać rozwiązana. Są to umowy powiązane. Umowa o kredyt jest umową konsumencką i powstaje wtedy swoisty trójkąt, czyli mamy przedsiębiorcę, mamy konsumenta i oczywiście mamy bank, który kredytował nam dany zakup. W momencie, kiedy składamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, to na sprzedawcy ciąży obowiązek poinformowanie banku, który udzielił nam tego kredytu, o tym, że odstępujemy również od kredytu. Poza umową kredytową mogą wystąpić również inne umowy powiązane, jak ubezpieczenie tego kredytu i jakiekolwiek inne, które podpisaliśmy w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Więc umowa powiązana również ulega rozwiązaniu. Warto o tym wszystkim pamiętać, chociażby w kontekście wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym mieście w ostatnim czasie. Mieszkańcy Suwałk zaalarmowali Urząd Miejski w Suwałkach, że byli zapraszani na pokazy sprzedaży produktów oraz zachęcani informacją o tym, jakoby patronat nad pokazem objął prezydent miasta Suwałk lub Urząd Miejski w Suwałkach. Informujemy, że takie informacje są nieprawdziwe i prosimy, by zwracać na to szczególną uwagę. Urząd Miejski w Suwałkach nie organizuje tego typu sprzedaży, nie jest ani współorganizatorem, ani organizatorem i w żadnym wypadku nie uczestniczy w tego rodzaju przedsięwzięciach. Natomiast powoływanie się właśnie na Urząd Miejski w Suwałkach miało chyba na celu uwiarygodnienie tego pokazu i tej sprzedaży, ale jest to niewątpliwie nieuczciwa praktyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z panią Ewą Harasim, miejskim rzecznikiem konsumentów, z którą można spotkać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach.